Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Chlory, już jesteśmy w trakcie ataku troll. No nie strzelajcie w niego, czekaj, bo go prowokujemy. Strzelaj, kurde, nie, dawać go do tych orków tutaj, taki był plan, chodźcie tu. Ale czekaj, no trzeba go zabić, nie? No nie, no mówiłem ci, chodźcie z nim do tych orków tam, żeby sprowokować, żeby się biły, chodźcie. No ci mówię, jeszcze mogą się nie. No to trudno, to zginiemy. Dobra. Strzelam w tego wieśniaka. Małe lecą już. Widzę. Super. O, jakiś szaman tam jest, no. No i panowie, no. Zabawa. Ale dostałem. Będą się bić, czy nie? No raczej nie. Cieszę, jakoś nie jest skupione na nim. Chociaż czekaj. Biją się, a ty, patrz! Ale go zjedli, no. Ale go zjedli. O pierdziele, to troll sobie pożył, widzę. Dobra, panowie, dawalimy ich. No ja coś tam zadajemy. O, dobrze, mrozek, fajtuj. W sumie ja sobie też zostawię ten strzał, bo już mam 21 tylko. Dobra, nie ma typa. Złoto z nich wypada? No, o, jeszcze tu jest ich czterek, jeszcze jakiś czarodziej jest. Co to jest? Bo... Kurde, ale zadają trochę. Ale upa. Ja nie chcę tego trofeum wyjazd. No, panie, weź się łuk. Kurde. Ma ktoś łuk jakiś? Ja. Mam tylko swój jeden. Ja pierdzielę, ja zaraz ja łuk mi się skończy. No, ja jeszcze te trzy strzały i pół łuku. Ale no nie patrz. No to dzisiaj... wiadomo, kto idzie do przodu. To jest jakiś szaman, ty. Nie trafiłem, ja cię kręcę. Co to jest? Co, robię, przywołuje czy co? Nie wiem, jakaś barykada. Patrz, jakiś duży tam jest, widzisz? Tak, tak, no to o to mi chodzi. O, ja już straciłem łuk, dobra. Ktoś na nas biegnie. Jakoś ma jakiegoś spela na sobie. No. Zero? Bo ma barierę. No to pytanie, jak mu ją spić? O kurwa, dobra, rozwalił ją. Dostał, za 30, super, z ogniowej. Ja pierdzielę, ile ma życia, berserker. W dzisiejszym odcinku, jak wspominałem, chcieliśmy wykorzystać, kurczę, sobie troszkę tego trolla. No niestety troll padł jak... komar na plecach, jest komar na plecach, kujon. O. Uważaj, tam jest komar na plecach. Widzę. Dostał strzała ode mnie. Nie wiem, gdzie jakoś zginął. Kurde, ale życia tracę. O, dodano igła, dobra. O, tymi strzałami to nie zabieram. Wow, co goś mi zadał? Dobra, ja się z nim nie będę wbił. Strzelajcie w niego. Ja będę biegał. Tylko będzie jeszcze problem, że... Ty masz tuszę strzał? W kaniu? To goś robi, goś się wkurza. Nie, mam 300. No to już mogą się przydać, będziemy wracać i węża napotkamy, a nie będziemy jeszcze oszczelać, czy jesteśmy... No kurde, cool, co trafić nie mogę. Panowie, za to macie ładnego. Ja w kondycji nie mam. O, trofeum Fulinga zdobyłem. Ja nie chcę się pod niego napatoczyć, bo powiem wam szczerze... Te strzały są... O, odwal się! Chodź tu. To zaraz mi też łuk się skończy. Dostał. Kurde. Dostał. Waksenty. No, nic nie dostałem, kurwa. Metal i monetę dostałem. Złoto? Co? Złoto, no moneta. No szkielety jeszcze. Szkielety. Ja taka skała fajna, ja bym na tej skale coś zbudował. Ty, tam jest ten czarodziej jeszcze, strzelcie w niego. Bo on tam mało życia miał. Chodźcie. O, tutaj na ten, nie widzisz tego niebieskiego pola? A, widzę, no. Dobra, ja go załatwię. No w tej wiosce coś może być ciekawego. Kochane. Dobra. Ale gości. Kurde, co gości mi przełamuje obronę, ty. O kurde. Kurde, kondycja. Tam tą bombę może tam rzucę. O właśnie, właśnie. Czarownik we mnie! A, na plecy. Właśnie, dawać te bomby mamy, no. No może byście... Ale to zadajemy po 5, kurde, panowie. No ta bomba to dużo zadaje, no. No nie, to na jakieś słabsze... Dobra, rzucam w nich, niech się trują.
No może w coś z tej wiosce będzie. Jedne. Małe skrzaty pieprzone. O kurde, jakiś czarodziej tu jest jeszcze. Czy oni się leją z tym duszem? Leją się. No chyba tak, no. No. Ja rzucam te wszystkie bomby w nich. Mało zadaje, ale... A Mrozek walczy dzielnie. Dobra, jeszcze jeden został. A ja z łuku. O, nowy przedmiot. To totem, jakiś totem mam. Fulinga. Nie wiem co to jest, ale... Co tu jest? O, len tu jest! O kurde! Ty na wieży, patrzcie, jest na wieży jeszcze. Wiem. Chuj, on tu jest len. Patrz tu. Goś rzuca ten. Goś rzuca w tym. No czekaj, ja se zbiorę też. Weź sobie. To się sieje, super. Kurde. I z tego coś, dajcie coś się mi, robi. Dajcie mi... O, dobra, mam. Myś tam cieszy, zajebiście. Ty, ja mu nic nie zadaję. Teraz dopiero jakby ta tarcza. Macie strzały? Weźcie ty, zabijcie ich, bo ja nie mam jak... Ale zaraz nie będę miał. 40. Kurde, jak wieponek. Dobra, ktoś chce golda? Ja chcę, bo mam. Masz, czekaj. Rzuciłem tu 40 ileś chyba. No. Drewno. Ty, tu mamy obóz. Może byśmy tutaj sobie coś zrobili. Patrzcie, oni się tam respią na górze. Wcześniej był jeden, są dwa. Skrzaty. Czekaj, ja idę po tej drabince, może coś tam jest. Do rozwalenia. A rozwalmy to może, nie? I spadną wtedy w dół. Jeden spadł. Dobra, proszę. Kunie! Nie, tam chyba nic nie ma. Ty, może byśmy tutaj coś zbudowali. Zanim tam wejdziemy, kurczę, bo to tak, i to ta skała też wokół skały, tak fajnie coś. Coś tam płonącego chodzi, widzicie to? Tam jak mamy łódź. Żeby nam tej łodzi zaraz nie rozwalili, bo będzie wtedy kicha. No wtedy to będziemy zrobieni. Już będzie w ogóle... Dobra, walimy tam, bo chodźcie tam. Bo coś tam jest, patrzcie. Coś się bije. Mhm, z naszą łodzią. No nie, no mam nadzieję, że nie. O! To te gobliny. No to co gości tu jest? Kurde. 3 na 3, dawaj, fajty. Dobra, idę wręcz. A co? O, Maciek już powalczył. Coś pięknego. O kurde, co to było? O kurde, zadał. No właśnie, co to było? Ja pierdziele, dostałeś z maczugi, ty. Jeszcze szkielet jest w łukaniu kocie, uważaj. Dwa szkielety. Ja już tam nie idę. Ja cię kręcę, jeszcze trzeci szkielet. Dobra, tu sobie z nimi wręcz poradzę. Dobra, ja sobie tu zażyję, może... Dobra, chyba jednak trzeba będzie powrót zrobić. No, też mi się tak wydaje. Ale czekaj, masz jeszcze łuk łukaniu, go ci się biją, chodź, patrz, oni się biją, chodź. Idę. Czekaj, idę. Dobra, jeden padł. Gdzie jest jeszcze jeden? No tu. Dwóch są tutaj, no. To chodź, tu chodź. Oni są w wodzie, to strzelaj na razie. Widzę, strzelam. Ja będę stał tutaj chwilę. Ten spało, co goś zadaje. Patrz, goś za 109, goś za 109 zła zrobił. Nie, to ja tu nie mam ekwipunku, wy macie lepszy ekwipunek nawet niż ja. Goś za 109 zadał, ja pierdzielę. Tego spało strzelaj, ja tego drugiego zabiję. Dostał. Oj. Kurwa, kondycja. Dobra, biegnę do ciebie, musimy go we dwóch teraz. Dostał. Dobra. Dostał. Mrozek opiara. Nie w porządku. Ja pierdzielę, dobre to było. A śmialiśmy, że kurwa ktoś zginie. Dobra, daliśmy radę. O, jeszcze jeden na plecach jest. O, jeszcze czterech. O kurde. Dobra, czekaj, miksturka. Ja nie mam kondycji. Ja pierdzielę. No czekaj, nie strzelaj, odzyskaj trochę. Jeszcze dwóch na plecach jest, kujon.
O, tam za skałą. Nawet... Idzie, idą do mnie, no. Zajebiście. Jest grubo. No nie! Kurwa. Przez tą pałą idzie do mnie, kurwa. O kurwa. O, chyba zgon się szykuje. Kogo? Jeszcze Ty jeden, jeszcze zielony. Ja pierdzielę, dobra, jasno, spierdzielę. Chodź szybko do tej łodzi, może uciekniemy. Właśnie szpitalem, no. Chowaj broń. Dobra, biegnę. Do łodzi. Pierdolę to. Ja też, odpuszczamy. No niestety, nie damy rady. Miksturki kondycji trzeba porobić. Tylko żebyśmy dopłynęli, bo ja kondycji nie mam, a goście nas gonią. Patrz. Okej. Dobra, dobra, już jestem na łodzi. Chyba dopłynę. Czekaj. Mogliśmy odwrócić. Chodź, jak ktoś to będę strzelał. Mogliśmy odwrócić, wziąć ten jester, dobra. Bierz ten ster tam. Dobra, nie w tą stronę. Para karpagany biegną. No. Bye bye, mrozek. Dobra, mamy kawałek. Wiesz co zrobimy? Tylko ciekawe, czy z czarnym metalem będziemy mogli przez portal iść. To jest ciekawe. A raczej nie. Bo możemy iść... Jeszcze będziemy mieli... A, pod wiatr jak zwykle. Mamy parta do tego. No mieliśmy tu zostać. W planach wrócić dopiero pod koniec odcinka. Na ten... do podstawowej lokacji. No ale niestety. Nie udało się. Maciek. Za słabi. Maciek, zaznacz sobie zgona. A wiesz dlaczego ich tak ma, może noc było? Nie, on ma czaszkę. On ma czaszkę zaznaczoną, gdzie zginął przecież. Może noc była dlatego, nie? Tyle też ich wyszło. No szkielety też, tylko teraz tak, teraz mnie ciekawi, bo mamy bliżej do teleportu, nie? Niż do naszej lokacji, czy to do jednej, czy do drugiej. Tylko, no tak, oczywiście pod wiatr mamy. Masz strzały jeszcze, nie? Mogę odmrozka wziąć w sumie te strzały. Mam. Zrobimy sobie na pewno teraz harpun, bo w końcu możemy. Najmniej jedno z nas. Jeden z nas. Co to za totem? 1 na 30 totemów. Nie wiem co to daje, może się dowiemy. Mamy mięso z węża, coś tam pokombinujemy. Może miksturki kondycji porobimy. Coś z tym lenem może porobimy, bo z tego chyba jest żarcie też. Co tam? Czarny metal, no to na razie tak chyba... A, nie można teleportować, dobra. No to zostajemy faktycznie. To Łukaniu zostaje przepłynięcie. Ej. Troszkę się pobawimy teraz, kurde. Ty się, mrozek, zrespiłeś? Zrespiłem się. I zanim odzyska ten sprzęt cały, bo tu trzeba też dopłynąć z powrotem. Lubię moment, kiedy mrozek pada. To jest chłop wtedy bez komentarza, on się nic nie udziela. Chłopak spokojny. Przeżywa. Przeżywa za bardzo. Ja tak smajcie przeżywam, ale tutaj akurat nie. Właśnie, Maciek, masz to trofeum z wilka? No mam nam się na serwerze. To co z tego co mogę zrobić? Płaszcz. Ten co ja mam, odporność, tylko trzeba jeszcze 20 srebra i będziesz mógł ten płaszcz taki, co ci daje odporność na chłód. No. Więc miksturki teoretycznie z mrozu nie będą ci potrzebne. Aczkolwiek nie wiem jak jest w przypadku śnieżycy, bo ja mimo wszystko mimo tego całego stroju raz zamarzałem. No to chyba też się osoczyli jeszcze. Teraz się modlę, żeby tego węża nie było, bo ja mam łuk rozdupiony. Mogę od Maćka wziąć. Ja wiem, że będziemy uciekać, to będzie strzela, może odpuści. Bo mamy. Ty masz jakiś drugi łuk w razie czego? Mam. Ja nie, muszę sobie właśnie ulepszyć, znaczy zrobić ten taki... Lepszy, co wy macie. Draugra nie masz? Nie. A bo ty srebra potrzebowałeś, bo resztę mamy przecież do tego. No. Siebie na serwerze odkryłem właśnie góry. Także można się przejść kiedyś. Można, można. Ale bardzo dobrze, mamy równiny odkryte. Podobno są już jakieś biomy. Nowe, tylko oczywiście niedokończone jeszcze, czyli taka jakby lokacja bez tam tych materiałów czy przeciwników. Jedna jest cała w pajęczynach, także ciekawie może być. O kurde,
I tam jakaś wielka, widziałem na screenie, jakaś czacha jest, także to może coś tak... Ktoś tam wspominał, jestem na tej grupie Walheim, no bo jest Walheim Polska na Facebooku i tam ktoś ziomek właśnie wstawił zdjęcie z tego biomu i mówił, że możliwe, że to z tych run tam co opisują ci wielki giganci, ale w takim razie co wessało tego giganta, że sama czaszka została, to na lokacji tak fajnie leżało, także może być coś ciekawego. Kurde, trochę muszę zboczyć z kursu. Fajnie mamy z wiatrem, ale teraz znowu. Spowolni lekko. Co? Maciek, nie załamuj się. No, Rozek już tam czeka. Oj, oj, oj. Dobrze. Przynajmniej wiemy od kogo padł, nie? Bo mogliśmy uciekać później. No jak się czujesz? Kurde, i troszkę mnie tutaj New World zmartwił, bo chciałem, kurczę, z tego nagrać, ale jak to wersja alfa na razie ma być. Na zaproszenie nam się nie chce czekać, jednak stwierdziliśmy, że o kurde. Co? Czekaj, bo dobrze tam mgła zeszła, bo bym się zderzył z tym. A wyspałem znowu. No, znowu ta przełęcz tutaj będzie. Niedaleko. No jeszcze kawałek, ale... Jak będzie wiatr dobry, to spokojnie. Oczywiście pod koniec na pewno wiatr się zepsuje, ale... No i co? No i mieliśmy nagrywać, ale... Wersja alfa i tak trzeba było czekać na zaproszenia, to stwierdziliśmy, że już jednak poczekamy do tej oficjalnej premiery. Bo to jeszcze dużo się i tak może zmienić, a... Nie chcemy sobie smaka psuć na to. Więc na pewno tak. To dalej będzie Walheim. Pewnie, może wreszcie coś Mrozek zrobi z tym programem i wstawi. To będziemy dalej Foresta kręcić. I się pewnie za jakiś tytuł jeszcze jeden zabierzemy. Coś jeszcze znajdziemy. Kurde, my w ogóle musimy odkryć te całe mokradła, co tu mamy, żeby mieć wszystko odkryte tak ładnie. Widzę potąd te mokradła soła. No, one są zmieszane z normalnymi też zelasami. Tak, no. Kurde, weso byśmy mogli zagrać, jakieś dungi porobić. Też w sumie nagrać coś. Takie nie serie, ale takie jakieś jednorazowe. Co wy na to? Muszę spróbować. Ja jestem za. Mrozek, ciebie w ogóle to prawie nie słychać. Dlaczego? No bo jak ty masz mikrofon pewnie pół metra od siebie, to nie, się no, nie dziw. Mam przy ustach. Tak. Jakbyś miał przy ustach, to by cię głośniej było słychać. Czekaj, już tutaj walimy po przekątnej. No i niestety, mieliśmy spędzić prawie 30 minut na tamtej mapce. O zwiecha była, zapis świata. Mieliśmy spędzić jakieś pół godziny przynajmniej na tamtej mapce, no niestety. Gobliny nam pokrzyżowały plany i Mrozek. Who is gone? My musimy wracać, bo już we dwójkę nie damy rady. O, czas zrobić tam jakąś osadę, teleport. No właśnie. Następnym razem może się tam właśnie wybudujemy. Tak. Czyli no, jakąś właśnie bazę taką wypadową też. Trzeba zrobić, no. Przede wszystkim rzeczy, materiały na portal trzeba wziąć. Ja przy tej wiosce bym się zrespił tam u nich. Mamy dwa ogniska tam idealnie. Obudował to jakoś i elo. No, tylko właśnie czy się tam nie będą te gobliny tam respić teraz? Nie no, nie było tam żadnego tego respawnu. One chyba chodzą sobie tego normalnie, tak jak te karły, nie? Co to jest? No, aha, to są te domki, co byliśmy tam na tych mokradłach wtedy, co one się te draugry tam chowały na lewo. Tak. A na morzu na razie spokojnie. Na razie bez węża żadnego. Dopłyniemy sobie przynajmniej do domku naszego. I co? Ja sobie chyba zrobię jakieś zagrodę na ten len, boże, nie owiec.
coś zasieje. Trzeba ten, nie wiem, ten łuk mi się strasznie szybko psuje, kurde. I to ja mam go na pierwszym poziomie w sumie. Kawałek czarnego metalu damy do tego, do skrzyneczki. Na razie i tak nie ma, i tak chyba z tego nic nie zrobimy za bardzo, bo mamy tego za mało. Jak zbieramy troszkę więcej, to wtedy zaczniemy sobie inwestować już w ten sprzęt. Też podejrzewam, że trzeba mieć kuźnię chyba na wyższym poziomie, żeby cokolwiek z tego zrobić. Nie, może ten totem jest potrzebny do wezwania tego gościa? Nie wiem. Potem w pulinga emanuje starożytną mocą jak luta. A, 1 na 30. Możliwe. Dobra, odbijam trochę w lewo. Będzie bardziej z wiatrem może troszkę. Już niedaleko. Oczywiście co? Jak teraz odbiję w prawo, to będziemy mieli podwiatr, no jak na złość. Tam są jakieś wyspy też, kurde, ale nie, to tu mamy wszystko. Chociaż nie, to są te góry, które mam nieodkryte. Dobra. A już się wiatr zaczyna psuć. Staram się jak najbliżej tak pod kątem płynąć, znaczy jak najdalej, żeby jeszcze w miarę mieć wiatr, bo jak wyprostujemy teraz, to... Zanim dopłyniemy, to matko jedyna. Maćka, zwłoki. O, widzę, Maciek załamany. Jesteś taki niepart, że masakra. Maciek, spokojnie, odzyskamy. Następny odcinku będziesz mógł się zemścić. Przypomina mi się Maciek, jak zginął wtedy w tej jaskini z tymi szkieletami. Było identycznie. A to wtedy jak pierwszy raz wszyscy padaliśmy, no. Tak. On w ogóle wtedy chyba się najwięcej załamał, najbardziej też. jeszcze mi się śmiać chciało wtedy, jak płynęliśmy tą łodzią. To się bał, że jak smok morski nas tak złapie. To słabszą łodzią jeszcze, to było dobre. Mrozek stan przedzawałowy. A już niedaleko. Co tam, szwendasz się po wiosce? Biegam w kółko. Biegam w kółko w majtkach. Popalam się. I płyniemy, i płyniemy. Już nie tak daleko. Prawda, brakuje mi takich wielkich statków. Fajnie to by było. Właśnie ten statek można jakoś ulepszyć, czy nie lepszy? No nie, no ten na razie jest chyba jedyny. Ty wiesz, no ma być dodatek odnośnie tego, także może coś wprowadzę, jakieś wielkie łodzie. Jeszcze. Czy zobaczymy. W ogóle mam... Jacy z mięsa z loksa można zrobić. Czas mi pokazuje, że ten to akurat dopłyniemy. Sobie zakończymy, a w następnym odcinku pewnie się zbierzemy. Weźmiemy materiały na portal. Popłyniemy, tylko tak minie, czy może poza odcinkiem to już dopłynąć tam, bo szkoda tracić czas na oceanie, jak płyniemy, bo to trochę schodzi. Sobie pewnie dopłyniemy tam już poza odcinkiem. I dobra, muszę odbić już. I już tam na miejscu zaczniemy nagrywać. Jak już portal postawimy, będziemy mieli szybki powrót w razie czego. Ja tak kminię nad ściągnięciem tych modów, tylko nie wiem, czy to wpływa na to, że trzeba od nowa wtedy zagrać, czy nie. Bo są fajne mody do tego, tak jak mówiłem, że można na przykład przez teleport z tymi sztabkami przechodzić. No niby to jest spoko, znaczy wtedy trochę zabawy, bo wtedy wiesz, ta łódź jest taka trochę
niepotrzebna. Znaczy nie, że niepotrzebna, bo jak się dostaniesz na drugi brzeg? Czyli no... Ale no tak psuje troszkę zabawę i nad tym kminie, ale na przykład mod na to, że ty widzisz to, co ja widzę, jest spoko. Mod na dodatkowy ekwipunek też jest spoko, bo jak nie tak kminie, to mogliby to faktycznie tak zrobić, że dodatkowy ekwipunek jest na sprzęt, który nosisz, tak jakby, plus taka torba, którą widzimy tutaj, nie, z tym ekwipunkiem, a obok powinno być tak, jak w tym modzie jest, że mamy tutaj w tym miejscu jeszcze taki dodatkowy ekwipunek na to, co nosisz. Albo jest tak jeszcze jeden mod na kołczan, że tam możesz wszystkie różnego rodzaju strzały nosić, nie zajmuje ci to slotów. A to jest zajebiste, no. To też jest dobre, kurde. I tak kminie właśnie czasem nie pościągać tego. Przetestować. Mrozek, widzisz nas na tym? Na łodzi. Już z daleka? Ja na razie widzę trzy drzewa tylko. O, coś się tam pojawia. I oczywiście pod wiatr. No nie mówiłem, że pod koniec nas pod wiatr będziemy mieli? Łodzik, przywitaj nas. Zapal tam płomień. Dopłyniecie, to dopłyniecie. Do ciebie. Wiesz, że ja tam opłaty biorę za wstęp na moją posesję? Ciekawe. O, teraz będą zwiechy. A zanim to wszystko załaduje. Trzeba dobrze zaparkować, kurde. O, czeka tam jakiś golas w stoczni, widzisz? No, w majtkach. O, przywalimy chyba. No, przywaliliśmy. Easy. Maciek, napraw to teraz, weź młotek. Nie mam czym. Dobra. Przecież. Masz coś tutaj w tym? Panowie, weźcie tą hitynę jedną. Hitynę jest jedna. Drewno możemy zostawić tam jedno, ale... Drewno zostawiłem ja tam właśnie. Dobra, naprawiony. No, przyciny mamy, bo trochę mam tego zbudowanego. Dobra. Weźmiemy sobie jeszcze... Mak to jakieś łopasy albo jakieś mięso? Po co ci teraz mięso? Będziemy mieli, ale jakbyśmy tam wilka może jakiegoś jednego wzięli. O, to by nie był głupi pomysł. Trzeba sobie sprzęt jeszcze naprawić. No i dobra, tu sobie zakończymy. Teraz tam sprzęt sobie naprawimy, miksturki na boku porobimy i to wszystko. W następnym odcinku, tak jak mówiliśmy, o, Mrozek, to ty taki botowski strój. Zapasowy, ale dobra, dobra. Zmieniam ja przygotowałem na ten, tak, ubiór. Wrócimy sobie tam w następnym odcinku, tak jak wspomniałem, portal sobie postawimy i pewnie od tamtego momentu już zaczniemy nagrywać. O, i troszkę pozwiedzamy tej wyspy, bo jesteśmy bardzo ciekawi, co tam możemy znaleźć, nie? Oczywiście jeszcze na tą moderę pójdziemy, na tego smoka w końcu, dokończymy te góry może w końcu. Coś wykombinujemy, coś się znajdzie do roboty, a teraz czasem... Dokładnie, jeszcze jest dużo. No, jeszcze jest dużo, do, tak jak mówisz, do zwiedzenia. A tymczasem my się żegnamy z wami, trzymajcie się, hejka. Hej, cześć. Hej, na razie.